Oliwier, lubisz czekoladę? Tak. A jaką najbardziej? Czasem bywa, że nieraz sobie gorzką zje. Mhm. A co można zrobić z czekolady? Można ją użyć na, jako na polewy. Dobra, i co jeszcze może być z czekolady zrobione? Lizaki czekoladowe. Super. Gdzie jest jeszcze czekolada? Gdzie można ją znaleźć? W batonikach? Tak. W ciastach? Tak. Antoś, lubisz czekoladę? Tak. A jaką najbardziej? Można mieć tylko szerkę. No, jakąś truskawkową? Mleczną? Marasną. Mleczną? Tak. A gdzie można znaleźć czekoladę? Co można z nią zrobić? W batonikach jest? Czekolada? Tak. A w cieście? Jako polewa? Tak. Na przykład? Gdzie jeszcze można czekoladę znaleźć? A jaki smak ma czekolada? Jest jak? Słodki. Fabian, lubisz czekoladę? Tak. A jaką najbardziej? Nie ma nic. Lubię samą czekoladą. Bo mam utulenie na orzechy. Aha, samą czekoladę lubisz. Dobra, a co można z czekolady zrobić? Gdzie jej można użyć jeszcze? Oprócz tak, żeby sobie samą zrobić. Ja sam nie wiem. A na przykład w cieście? A batoniki jakie są? Też są czekoladowe, nie? A powiedz mi, a jaki smak ma czekolada? Jest jaka? Ma smak nawet karmelu. Dobra, i jest słodka, tak? Mhm. Bartek, lubisz czekoladę? Tak. A jaką najbardziej? Gorzką. Gorzką. I jaka może być jeszcze czekolada oprócz gorzkiej? Słodka. Mhm. A jaki smak? Mleczna? Mleczna. Truskawkowa? Też. Też. A do czego można jeszcze czekoladę użyć? Co można z niej zrobić? Dołożyć jej do mleka sobie. O, proszę. A w cieście też jest czekolada? Albo w ciasteczkach? Tak? Mhm. Mikołaj, lubisz czekoladę? Nie. Nie lubisz czekolady? Nie. A dlaczego? Bo nie lubię. Bo nie lubisz. A wiesz, jakie mogą być rodzaje czekolady? Jakie? Jaka może być? Nie wiem. A truskawkowa myślisz, że może być? Może być. A jak myślisz, do czego można czekoladę użyć? Oprócz do tego, żeby sobie zjeść taką kostkę, to gdzie można czekoladę wykorzystać? Do zrobienia... Do tortu. Super. A jadłeś kiedyś tort z czekoladą? Tak. I kto go zrobił? Mama.